Dzień dobry, witam Was w środę. Przed chwilą skończyłam dla Was nagrywać projekt Denko. Muszę przyznać, że trochę się zmęczyłam, a w zasadzie to zgrzałam, bo się naubierałam w ten sweter. Mam taki nowy sweter, ładny. Z takim, o, widzicie tutaj dekoltem, z takimi dziurkami i ten. No, taki ładny mam. I właśnie chciałam się tak ładnie ubrać do filmiku, ale po prostu jest tak nagrzany w mieszkaniu, dlatego że upiekłam drożdżówki. Pokażę Wam. Zobaczcie, jakie duże w ogóle mi. Tutaj przyłożę moją rękę. W zasadzie dwie drożdżówki jak jedna ręka. Ale no, pięknie mi ciasto drożdżowe ostatnio wyrasta. Ponieważ wczoraj upiekłam te same drożdżówki, a już wszystkie są zjedzone. Także dzisiaj upiekłam kolejną partię, ponieważ zostało mi sera białego. Także Tomasz będzie miał taką niespodziankę, jak wróci z pracy. Świetne są drożdżówki. Myślę, że napiszę Wam kiedyś przepis. Nagrzałam w mieszkaniu przez to. I dlatego jest mi tak gorąco. Dawno się do Was nie odzywałam, ponieważ jakoś tak w ogóle jakieś niebieskie światło teraz. Jakoś tak nic się w zasadzie u nas nie działo, więc skupiałam się na nagrywaniu innych filmików. Nagraliśmy dla Was też przepis na chleb. Także musimy tylko dograć wstęp, a z tym jest trochę problem, bo nagraliśmy przepis na chleb już dawno, w trakcie jak Tomek go robił, natomiast teraz mam taki plan po prostu, żebyśmy usiedli i żeby on opowiedział krok po kroku, o co chodzi, jak taki chleb się robi, dlaczego tak, a nie inaczej, ponieważ tam niektóre rzeczy są takie, wiadomo, stricte, które trzeba podążać, ale są też takie momenty, gdzie się robi na oko i dlatego chcę, żeby on to wyjaśnił, a z tym jest trochę problem, ponieważ jakoś tak nie możemy w końcu usiąść, żeby to nagrać, ale jest, tak jak mówię, film kręci się i będzie na pewno, tak, więc tyle w zasadzie. Teraz muszę ogarnąć ten syf, który zrobiłam w trakcie nagrywania, jakoś tak zawsze jest, że w trakcie nagrania filmu to ja po prostu taki syf robię, także muszę to ogarnąć, a później wieczorem mamy, w zasadzie ja tylko idę, ale tutaj u nas na osiedlu jest taki event fajny, że będzie wino i będą jakieś chyba takie obrazy do malowania na kanwie, więc robię sobie taki babski wieczór z koleżanką. Pójdziemy tam, widziałam, że zapisało się dużo więcej osób, także ciekawe w zasadzie, ile osób przyjdzie i jak nas tam pomieszczą. Także tam pójdziemy, myślę, że tam nagrywać nie będę, ponieważ to jest po prostu, wiecie, na naszym osiedlu, więc nie chciałabym z sąsiadów nikogo nagrywać ani tak ogólnie, więc myślę, że nie będę tam nagrywać. Ale jutro będzie fajny dzień, ponieważ będziemy mieli psa. Takie małe zaskoczenie, ale tylko na weekend. W zasadzie jutro jest czwartek, czyli od czwartku do poniedziałku na taki wydłużony weekend będziemy mieć psa, takiego Yorka miniaturkę. York o połowę albo nawet i 1/3 Milo, ponieważ Milo nasz, ostatnio byliśmy u weterynarza, stąd wiem, waży 12 funtów, a ten York 4, także wiecie, 1/3 Milo. Już tutaj był parę razy u niego, wyglądało na to, że się bawili, także zobaczymy, no jakoś to musi przetrwać, ponieważ będzie on zostawał z nami, także Milo się jakoś tutaj musi z nim zakumplować. Także też Wam pokażę, jak przyjdzie. Jest taka przekochana ta psinka, także będę musiała teraz wychodzić z psem rano i wieczorem, ale mam czas w sumie, to jakieś urozmaicenie dnia. I tak, w zasadzie to głodna jestem, więc za chwilę zabieram się za robienie lasagne. Właśnie się zorientowałam, że zapomniałam sobie odmrozić mięso mielone. Także chyba będzie lasagna taka trochę wegetariańska. Mam sos właśnie pomidorowy z bazylią z Barilla. Właśnie bardzo, bardzo lubimy te sosy. Z tej samej firmy mam też makaron. I to jest taki makaron do lasagni, którego nie trzeba wcześniej gotować. On jest jakoś tak... nie wiem, jak on jest do końca zrobiony, że tak naprawdę trzeba go tylko upiec w piekarniku i tak jak mówię, gotować nie trzeba. Do tego ser, jakoś tak do lasagne zawsze kupuję taką mieszankę włoską. Coś jeszcze do tego wchodzi? No chyba nie, bo nie mam mięsa, no to teraz już chyba nie. Więc w zasadzie tylko to muszę teraz wszystko poukładać i jakoś tak zrobię sobie do jedzenia. Nie wiem, może nie jest to jakaś najzdrowsza opcja, ale jedyna jaką mam dzisiaj, bo to sobie zaplanowałam w tym tygodniu do jedzenia. Jakoś tak wcześniej jadłam tak bardziej zdrowo. Wczoraj miałam awokado, jajko sadzone,
coś takiego. Risotto ostatnio robiłam, ale dobre było. Pęczotto robiłam nawet z indykiem, pokazywałam Wam na Instagramie. Także testuję, robię sobie równie różne rzeczy, ale jakoś tak nie jadłam lasagne już parę miesięcy i coś mi tak naszło. W zasadzie zapomniałam Wam pokazać, ja bardzo lubię te sosy Barilla, bo zobaczcie, w składzie naprawdę macie właśnie pire z pomidorów, jeszcze tam jakieś inne pomidorki, kawałki są wrzucone, no jest cukier, sól, jakiś taki odwodniony czosnek, wysuszona cebula, oliwa z oliwek, bazylia, citric acid, to nie wiem do końca, jest jakiś naturalny smak. I tutaj jest napisane właśnie, że nie ma konserwantów, jest gluten free, kosher. Także wydaje mi się, że to jest taka raczej dobra opcja. Nie jest najgorsza w każdym razie. No, make-up poprawiony, także ja już zmykam na ten mój babski wieczór. W ciągu ostatnich 2 tygodni obejrzałam wszystkie sezony Seksu w Wielkim Mieście, natomiast dzisiaj zabieram się za pierwszy film, jutro myślę obejrzę sobie kolejny. Dajcie znać, czy oglądaliście. To jest dla mnie taka rozrywka tak naprawdę, bo dawno tego nie oglądam, a tak naprawdę serialu nie oglądałam nigdy całego, także pierwszy raz oglądałam wszystkie sezony, po kolei wszystkie odcinki, także muszę przyznać, że była to fajna dla mnie rozrywka. No a teraz obejrzę sobie film. Dzień dobry, dzisiaj mamy czwartek. W zasadzie cały poranek minął mi na sprzątaniu, ponieważ ja zazwyczaj w czwartki sprzątam mieszkanie. A tak w ogóle to nie wiem, czy Wam pokazywałam, to jest ten obrazek, który namalowałam podczas właśnie tego wieczoru babskiego. No tak wyszło, myślę, że obrazek, który miałeś namalować, był dosyć trudny. Każdy oczywiście na swój sposób go wykończył. Jakoś tak nie było zbyt wielu instrukcji, nie było to aż tak profesjonalnie, jakbym sobie tego życzyła, także myślę, że powtórzymy kiedyś ten event z dziewczynami, tylko pójdziemy już na taki profesjonalny, natomiast w zasadzie efekt mi się podoba, tylko jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Teraz muszę się wziąć tutaj jeszcze za montowanie vloga, ponieważ Wy kiedy oglądacie filmiki w piątek rano, to ja je wrzucam tak naprawdę w czwartek o 9 wieczorem, więc już jest czwartek, już jest prawie pierwsza, także muszę zabrać się za montowanie tego vloga, nie vloga, inny filmik, będziecie mieć projekt Denko, także muszę go zaraz właśnie zmontować, żebyście go mieli jeszcze dzisiaj wieczorem. No niestety, z różnicą czasu tak jest. Czasem się nie wyrobię i później tak jakoś ostatnio filmików właśnie nie było, bo się nie wyrabiałam, no ale to nic. Zabieram się do roboty, a z Wami widzę się później. Zobaczcie, kto tu u mnie jest, no po prostu taka kruszynka, no. Majlo się schował, już sobie buziaczki dawali parę razy, bo oni zawsze jak przechodzą, to takie noski sobie dają.
Dzisiejszy lunch skroiłam sobie jedno mango i jeden pomarańcz. Jakoś tak ostatnio szaleję na punkcie mango, po prostu non-stop mogłam codziennie jeść mango. Zwłaszcza, że tutaj są takie tanie. Taka ciekawostka, tak naprawdę jak chodzimy do sklepu tutaj do Kalifornii, w Kalifornii, to większość z tych warzyw właśnie i owoców, które kupujemy, to właśnie są stąd. Dlatego też one są takie niedrogie, ponieważ są lokalne. Zresztą jak nawet jak mieszkaliśmy w Atlancie, to też bardzo często były warzywa albo z Kalifornii, albo z Florydy. Także tutaj mamy je na miejscu, więc są tańsze. Też moja nowa miseczka, ponieważ ostatnio zamówiłam sobie takie fajne miseczki z Kate Spade. Porcelanowe, ponieważ chciałam, żeby pasowały do nowych talerzy, a te też właśnie nowe talerze kupiłam sobie cały zestaw porcelanowy. Porcelana jest taka, wydaje mi się, delikatniejsza, lżejsza, bardziej elegancka, więc wymieniłam po prostu wszystko na porcelanę. Nic, tylko chcę się bawić, patrzcie na to. Ja rękę odkładam, a ona łapą zaraz, żeby ją dalej głaskać. No po prostu taka cudna jest. Luna. No. Dzień dobry, w piątek, dzisiaj na śniadanie właśnie tosty z serem, ale trochę z musu, dlatego że skończyły mi się banany, a tak naprawdę od 3 albo 4 tygodni codziennie na śniadanie piję sobie właśnie taki koktajl, jak pokazywałam Wam wczoraj, czyli banan, do tego właśnie takie białko w proszku czekoladowe, roślinne i do tego właśnie odrobina masła orzechowego na mleku bez laktozy. I ja po prostu takie koktajle piję sobie już chyba od miesiąca i to mnie syci na długo, bo czasem jest tak, że zjem kanapkę i później jestem znowu głodna za jakiś czas, a te koktajle jakoś właśnie sycą mnie tak na długo. Dlatego też piję sobie takie i później po prostu 2 godziny po koktajlu idę na siłownię, a po kanapce to wiadomo, nie bardzo mi się tak chce iść ćwiczyć. Także dzisiaj no niestety, ale są takie kanapki. Poza tym nie wiem jak siłownia, bo nie wiem czy tutaj można zostawić tych Państwa samych w domu. Nie wiem co ta Luna tam kombinuje. Milo siedzi na oknie i wygrzewa się w słońcu. Noc za nami, muszę przyznać, że psy się i koty nie pozabijały, aczkolwiek ja się bardzo nie wyspałam, dlatego że cały czas była taka czujka. Nie spałam twardo, tylko cały czas kontrolowałam sytuację, czy oni po prostu sobie krzywdy nie robią. Poza tym ona lubi spać na łóżku i, no i śpi pod kołdrą, taka wtulona właśnie we mnie. Także no nie chciałam jej przygnieść i po prostu, no i po prostu się nie wyspałam w ten sposób. Ależ, aha, to jest jej ulubione miejsce. Tutaj, o, odgniosło mi się łokieć. Ja jeszcze, tak jak mówię, w piżamie, w szlafroku. Zabieram się za śniadanie. No i co? I później jakoś będzie się trzeba ogarnąć. Ma swoje zabawki, a z jakiegoś powodu tarmosi tą zabawkę Milo. No jakoś tak ją sobie ulubiła. No o tobie mówię. O tobie? Co ty robisz, Milo, z tą zabawką? On ci tu zaraz pokaże, kto tu rządzi. Luna? No? Dzisiaj na lunch hinduskie, także ugotowałam sobie brązowy ryż, zaraz go sobie tutaj nałożę i tutaj podgrzewa mi się butter chicken, już bulgoczę, także za chwilę pewnie będzie gotowy. Jest taki park zabaw dla dzieci, ale muszę przyznać, że
jakoś nie do końca mi się podoba. Niby wizualnie jest fajny, taki drewniany i betonowy, ale każdy, kto ma dziecko, wie, że raczej nie chce, żeby dziecko bawiło się na takim betonowym placu zabaw. Ale nic nie szkodzi, tam dalej, jak się pójdzie, to tam jest taki normalny plac zabaw, dużo ławeczek, można sobie usiąść. Na pewno, kiedy wszystko kwitnie, to jest cudnie. Więc tak wygląda park z tej strony, z drugiej strony, tak jak Wam pokazywałam wcześniej, jest fontanna. Dużo ławek, jest też bardzo dużo kaczek i gęsi, więc przejście zaraz obok fontanny jest trochę niemożliwe, ponieważ chodniki są bardzo zasrane, no nie da się tego inaczej nazwać, po prostu takim salonem trzeba iść prawie że na palcach, żeby w coś nie wdepnąć, także trochę masakra, ale jest też klub sportowy taki do pływania, są też boiska do koszykówki, do baseballa, także park jest dosyć spory, przeszłyśmy już wszystko, zaraz wracamy do domu. Wybiegałaś się już? Luna? Idziemy do domu? Zobaczcie, co tu do mnie przyszło. Miałam na swojej liście życzeń na święta właśnie ten olejek do włosów od Negin. I dla tych, którzy nie wiedzą, Negin to jest blogerka. Zaczęła właśnie jako blogerka, ma też swój kanał na YouTubie. I niedawno otworzyła właśnie linię swoich produktów i są to właśnie produkty na bazie miodu, ponieważ no i rodzina jakby od pokoleń zajmuje się, to są pszczelarze, mają mnóstwo uli i tym się zajmują. Ja śledzę ją i po prostu zawsze nie mogę wejść z podziwu, jakie ona ma piękne włosy. Zaraz rozpakujmy to, ponieważ książka jest w środku, także Wam pokażę. Może wtedy skojarzycie, o kim ja mówię w ogóle. Produkty nazywają się Gizu. Tak jak mówiłam, jest to olejek z miodem do włosów. W środku, zobaczcie, to wszystko jest tak pięknie zapakowane, ojejku. Tutaj o. Książeczka, wyciągnę. Fajna ta książka, bo ja już zdążyłam to przejrzeć, zanim Wam tutaj pokazałam. To jest właśnie Negin, ma przepiękne po prostu włosy. Jej mama jest fryzjerką, tata pszczelarzem i właśnie w którymś ona w swoim vlogu mówiła o tym, w zasadzie jej mama wypowiadała się wtedy o tym, że ona tak naprawdę swoje włosy naturalne to zawsze miała bardzo marne, dopiero później jak jej mama wynalazła właśnie jakiś tam ten produkt do stosowania na włosy z miodem, to wtedy te włosy jej właśnie tak jakoś odżyły. Ja jeszcze nie przeczytałam tej książki, ale tu jest właśnie to wszystko wyjaśnione, także poczytam, ale jakby ona bardzo często wypowiada się na temat miodu, jakie ma wspaniałe właściwości. I teraz właśnie ten olej, który ja zamówiłam, to był pierwszy jakby przez nią wypuszczony produkt. Teraz jest jeszcze taki spray ochronny do włosów i jeszcze taki spray, o tak to wygląda, jest jeszcze taki spray właśnie przeciw, nie przeciw, tylko do włosów falowanych. I chyba grzebień, także mam nadzieję wszystkie te jej produkty w pewnym momencie przetestować. Ten grzebień mi się bardzo podoba i ten grzebień chyba następny sobie kupię. Natomiast no, bardzo fajne jest to, że do produktu jest właśnie dołączona książeczka i wszystko jest opisane, jak go używać, a tu jest sam produkt. Ja jestem bardzo zaintrygowana, muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawa, jak ten produkt będzie się sprawdzał, ponieważ dużo dobrego o nim czytałam. Ona oczywiście używa go i w swoich filmach pokazuje, także zaraz rozpieczętuję go i zobaczę dokładnie, co w trawie piszczy. Powiem Wam, że przed chwilą go tutaj odkręciłam. Fajne jest to właśnie, że ma taką pipetkę i myślałam, że będzie taki gęsty, ale o mamo! Konsystencja jest rewelacja i w ogóle ten zapach cudny, to jest najpiękniejszy zapach, jaki kiedykolwiek wąchałam. Gdybym mieli takie perfumy, to na pewno bym takie perfumy nosiła. Przepiękna buteleczka, na pewno cudnie będzie wyglądać właśnie u mnie w łazience. Ja jestem bardzo zadowolona, zobaczymy, na jak długo ten olejek wystarczy, ponieważ no, słyszałam, że wystarcza na długo, tu jest 100 ml, także duża butelka, a niewiele trzeba, można na mokre włosy albo na suche rozprowadzać, także potestuję i dam Wam znać, ale ja jestem mega zachwycona już samym opakowaniem i zapachem i konsystencją, mam nadzieję, że również efektem na włosach.
Wiecie co, zbieramy się na spacer, idziemy z Luną do parku, a później pojedziemy jeszcze do kilku sklepów, ponieważ muszę oddać parę rzeczy, które zamówiłam przez internet, ale tak przeglądałam sobie w zasadzie wszystkie pliki, jakie dla Was nagrałam i jest tego dosyć sporo, więc stwierdziłam, że tego vloga po prostu skończę tutaj, w weekend i tak zawsze, no nie zawsze, ale akurat w ten weekend, no to nie będziemy tak może za dużo robić, tak bardziej leniwie ze zwierzętami spędzać czas i pewnie rozmawiać jutro z rodzicami na Skype'ie. A tak jak mówię, teraz jedziemy tylko do sklepu oddać parę tych rzeczy, później jeszcze pojedziemy do znajomych, natomiast jeżeli chodzi o vloga, no to w tym vlogu to już będzie wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.